Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey. A tutaj przed nami Graveyard Keeper. I na wstępie powiem tylko, że jak zwykle jestem takim jełopem, że zapomniałem, co miałem przygotować. Jedyne co wiem, to, że tam jakieś dzbanki na sprzedaż czy coś, żeby, wiecie, tą paczkę do sklepu przygotować. Ja w sumie do magazynu, ale wiecie, o co chodzi, dobra. Mniejsza z tym. No i że jeszcze trzeba będzie przygotować pieniądze na papiery arystokratyczne. A w sumie póki tu jestem i jeszcze pamiętam, to proszę, właśnie przygotowujemy paletę. I miejmy nadzieję, że zdążę przygotować wszystko przed następnym dniem kupca. Bo w sumie to byłoby, no, mówiąc najprościej, szkoda i pech spory, gdybym nie nadążył. Zobaczmy w ogóle, jak z winogronami. No kiepsko, kiepsko. A niestety trzeba szybko się śpieszyć. W sumie one są naszym jednym źródłem energii, a mam już tylko 6 butelek, czy tam 5. Tak ci jak mało, więc trzeba zobaczyć, czy rosną. No oczywiście, że rosną. Trochę mało. Ja trzeba będzie je porozrastać porządniej. W sumie póki mam nawozy. One są moim jedną nadzieją na sporo dostawy energii. Dobra. A niestety tylko 4 krzaki będą, ale damy radę mimo to. 4 krzaki to i tak więcej niż 2, więc no, rozumiecie, o co mi chodzi. A nie, nawet 3. Jednak zabrakło na 4. No cóż, pomału, powolutku, w końcu dam radę. Dobra. Mamy też trochę winogron, to można przygotować soki i nastawić kolejne butle do przygotowywania. W sumie na obecny moment moim celem może będzie przygotowywanie więcej skrzynek. Tak, dobry pomysł. Na obecny moment właśnie przygotujemy więcej skrzyni. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra, złote winogrona. Pracuj, mój drogi Bobie. I nie ma miejsca w kieszeni, bo jakby inaczej. Więc bierzesz soka z winogron złotej jakości. Wciskasz tutaj. Dziękuję. No i butelka będzie. Albo złota, albo srebrna, jaka by się nie trafiła, i tak dla mnie to dobrze. I okej. Krew i tłuszcz standardowo w to miejsce odkładamy. Dobra, zanim dalej będę się tutaj mieszał w to wszystko, to trzeba będzie jak nic przygotować więcej skrzynek. To nie będzie trudne, patrząc na obecną sytuację. O, akurat jedną mogę przygotować. Dobra, to gdzie by ją dać? Może tutaj. Nie ma co takich oddalać od siebie, w sumie dobra. Teraz mógłbym jeszcze bardziej by odsegregować drewno od kamienia, ale dobra, zrobimy to jeszcze lepiej. Serio, gwoździe i sól w tym miejscu? Dobra, w takim wypadku otóż co zrobimy? W miarę możliwości narzędzia trzymamy w tym miejscu. Właśnie nie narzędzia, ale wszystkie materiały. Teraz narzędzia przyniosę do skrzyni tej w tym miejscu? Czy może lepiej na odwrót? Nie, no dobra, zrobimy może lepiej na odwrót. To byłoby chyba logiczniejsze, że narzędzia trzymamy przy chałupie, więc tak. Części pomału przynosimy i miejmy nadzieję, że się uda cokolwiek dzięki temu osiągnąć, bo w sumie posegreguję to wszystko, co może, będzie właśnie wystarczająco miejsca na to, żeby móc zrobić to, co chciałem, czyli na spokojnie móc teraz podkładać, wiecie, bawić się czymś istotniejszym. Dobra. A, nie ma już miejsca. W ogóle jeszcze jedną skrzynię by się przydało tak całkowicie, żeby tu trzymać przerobione materiały. A surowe, typu wiecie, jakieś właśnie to wszystko trzymać osobno. No i węgiel, rzecz jasna. Ale na obecny moment ważne, że będziemy mieli już rozdzielenie narzędzi od reszty. Też w sumie narzędzi aż tak bardzo oddzielać nie trzeba, ale no, lepiej mieć przygotowane tak czy siak. No i tamto to też będzie taka skrzynia awaryjna, tak swoją drogą, więc no. Nie nawóz, on mi jest potrzebny jeszcze. Dobra. I coś jeszcze do zaniesienia? W sumie tak. Trochę srebra. I tak de facto udało się zrobić, co chciałem. Nieźle. Tak, skoro jest już tak dobrze, to teraz
Dałoby się wziąć trochę tych popiołów, pędraków, innych rzeczy i naszukować nawozów, bo jak widać, znowu się kończą. Chyba skończył się już tamten nawet jeden. No, chyba że wyjątkowo znowu się gdzieś pogubiłem i coś jest nie tak. Dobra, opowieść, pędraki. Jakby nie było, tak czy jak trzeba przygotować, więc nawet nie będę z tym czekał. Lecimy i miejmy nadzieję, że się uda zrobić to, co chciałem. Zaczynajmy. Na początek tutaj jest coś istotnego? Nie, nie ma nic takiego, co by mi teraz było ważne. Więc dobra. Zaczniemy oczywiście od ugotowania pędraka i mikstura chyżości. W sumie może warto byłoby sprawdzić ją. Was potrzebuje toksyczny ekstrakt, a przecież smaku potrzebuje tego. Nie wiem, jak zrobić zasadę. No szkoda, bo może byłoby fajnie. Też w wypadku, tak, polepszacz smaku. A symulator wzrostu potrzebował życia i do tego było spowolnienie i szybkość. Nie pamiętam, czy to jest potrzebne. Eliksir energetyczny i symulator wzrostu. Pewnie eliksir energetyczny jak na złość. No, niestety. A jak robić proszek spowolnienia? Nie wiem. Też pewnie... Nie, to jest chaos. To pewnie da życie. Ale i tak warto było sprawdzić. Czyli nie zrobimy więcej nawozów, chyba. No, chyba że jak już się trochę powtarzam, wyjątkowym trafem jakimś... cudownym bym odkrył sposób na to, żeby właśnie wyprodukować więcej... Jak to się nazywało się, no... proszków spowalniających, ale... Więc co by mogło być potrzebne do spowalniającego proszku? Nietoperza? Wątpię, ale czemu by nie sprawdzić? Proszek i płyn, więc... Zobaczymy, co będzie to za proszek. Nie, jakiś znowu inny. Chaosu. No niestety, coś mówi, że nie uda się nam. Trzeba będzie się zainteresować czymś innym. Też tak najistotniejsze, żebyśmy mieli... Jak to się nazywało się, no... No, brakuje mi słów teraz. No to, żebyśmy mieli, no... Nawozy wzrostu, a nie prędkości, bo w sumie prędkości nie jest aż taka istotna. Dobra, dzień tego biskupa. To nie jest wielki problem, zaraz pójdziemy odprawić mszę. Tylko najpierw zobaczymy, jak tam z dzbankami, bo... Jeszcze 6, super. Normalnie super. O, chociaż można, nie trzeba będzie robić dzbanków na sprzedaż, bo... Z tego co widzę, to dyni jest tutaj już całkiem sporo. Dobra. To gorzej, że już no, skończyły się nawozy. Kim mam, to wszędzie zarzucę. A potem trzeba będzie sobie już radzić bez nich. Najgorzej to z tym wzrostem, bo nawozy wzrostu, z tego co się orientuję, chyba 60% aż skracają czas rośnięcia tych wszystkich roślin. Chociaż to i tak nie wszystko, bo w sumie... Nawet jakbym miał pełno nasion wzrostu, to nie zmieni tego, że... No... Może mi wypadać za mało nasion, żeby sadzić dalej, więc... Na obecny moment mogę posadzić tylko kilka dyń. Żeby mieć pewność, że nie stracę na tym nasion. I daj na to dynie nie urosną brązowe. W świecie brązowej jakości. Dobra. Tak więc wszystko, co mogłem, to już zrobiłem. I mamy na paczkę dyń, więc w sumie te dzbanki będą na dodatkowym jakąś tam na dużo, 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 dużo później. I inaczej mówiąc, po tym jak już, no, minie dzień kupca i trzeba będzie kolejną dostawę robić. Okej. No, brakuje palna. Oczywiście jeszcze nie zautomatyzowałem dostaw. Więc trzeba będzie się liczyć z tym, że... No niestety, drewno jeszcze sam muszę zbierać. A właśnie a propos dostaw. Idzie sobie tam zombiaczek. Ciekawe, co tym razem dostarczy. To było żelazo czy węgiel? Węgiel. W razie się nic nie zmieniło, więc... No.
Skoro mamy już dostawy, to może warto byłoby pomyśleć naprawdę o poszerzeniu naszych wpływów. Czyli inaczej mówiąc, już zbudować tam kamieniołomy, zbudować tam tartaki. Po prostu rozumiecie, wszystko co się da, żeby te zombiaki już za nas rozbiły. I może być dobrym pomysłem na dzisiejszy cel. Ja tak myślałem o różnych rzeczach, ale chyba to będzie najlepsze. Cel na dzisiaj, zombifikacja całkowita. Dobra, jeden pojedynczy opół powinien wystarczyć. No i dobra, ty zombiak, jełop, czy jak tam cię mam nazwać. Mam dla ciebie zlecenie, przygotuj złotą paczkę dyni. Będziemy na tym zarabiać nieźle. W sumie jest takie pocieszające, bo wszyscy narzekają na grind, jak tylko z kimś gadam i w ogóle. A tu proszę, jak się już osiągnie coś, to potem nie jest tak ciężko i źle. Dobra, dzbanki odłożone. Teraz zobaczmy, co będzie potrzebne na zbudowanie sterty kamieni. Trzeba w sumie składu kamieni. Tak, składu kamieni. Tartaku, drugiego kamieniołomu. I dobra, może nawet zapiszę sobie to w jakimś notatniku. Albo zrobię screena, żeby po prostu widzieć co i jak. Ja tak będzie najlepiej. W notatniku będzie mi się gubił, dobra. To uwaga, uwaga, screen. Dobra. I teraz w wolnej chwili, trzeba w sumie jak będę miał wątpliwości, to się załączy po prostu nakładkę, zobaczę screenshota i będzie dobrze. Też w sumie nie wiem, czy jeden ten, no właśnie, składzik wystarczy na obsługiwanie dwóch zombiaków. No w sumie może być kiepsko z tym. Też widzę, że ten w sumie nasz dostarczacz to no nadążasz zbyt dobrze z tym wszystkim, więc aktywacja wszystkich zombiaków możliwych to chyba będzie nawet dobry pomysł. Dobra, skład kamienia. Screen. I teraz jeszcze to. Dobra, czyli dużo gwoździ, dużo desek, tych tańszych, dwa kilofy i jedna siekiera. Damy radę. Dwa kilofy, jedna siekiera. To będzie mój pierwszy cel. Potem jak już to osiągnę, to wtedy tylko i wyłącznie doszykować gwoździ i desek i zrobimy wszystkie stacje. Potem będą jakieś trupy. W sumie chyba zapomniałem znowu o trupie. Nieźle. Ale wiecie, no bo wciskamy po prostu wszędzie zombiaki. Niech one jakoś tam pracują w swoim tempie. I nie będzie trzeba się już chyba przejmować jakoś szczególnie wszelkimi materiałami. Tylko nie wiem jak będzie działał ten tartak, powiem wam. Obawiam się, że może się okazać się, że niestety z niego zombiak nie będzie zbierał, przynosił. W takim wypadku trzeba będzie samemu nosić wszystko, ale to już i tak będzie pół biedy, bo nie trzeba będzie kopać. Tak więc dobra. Jeszcze chwila i będą wszystkie dzbanki. O, kolejne. Dobra, 20 sztuk jeszcze. Zobaczmy może jak jest w tym czasie z żelazem u nas. Ano, cieńko, cieńko. Dobra, to w takim wypadku przygotujmy przynajmniej deski te całe. Już na przyszłość. W sumie póki... on tak, msza, zapomniałem o mszy. Brawo ja. I potem też chyba trzeba będzie już trupa ogarnąć, bo się nie mylę, jakiś tam leży i gnije. Srebrne. Można sprzedać. Chociaż tak tego nie zrobię raczej, bo w sumie... nawet srebrne wino jest tutaj teraz dla mnie ratunkiem na energię. Więc dobra. Idziemy. Kładziemy modlitwę. Dalej nie mam żadnej lepszej, trzeba będzie ogarnąć jak nic. Sobie już złotej jakości może nawet. Więc dobra, fajnie. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Dlatego są bardzo mile widziane, coś takiego i standardowo nigdy chyba nie zmieni tego. Dobra. Oczywiście się uda, bo jakby inaczej. I swoją drogą też przydałoby się zrobić inną modlitwę, bo w sumie... wiem, że jest jakaś modlitwa, która dostarcza lepszych trupów. Chyba na tym bym się skupił ogólnie, żeby właśnie ją wytworzyć. Bo teraz jest dla mnie najważniejsze, żeby mieć jak najwydajniejsze zombiaki i w sumie jak najlepszy cmentarz. Pieniądze już tak zbieram z innych źródeł, więc no... dobra. To nawet zobaczymy może, jaka to jest tak właściwie ta modlitwa.
I gdzie to jest? A, nie mam jej dostępnej. Super. Kombinacyjna, modlitwa ofiar, tak, tak. Teraz gdzie ona była? A, w balsamiarstwie. No dobra, to się zaraz załatwi się i będzie dobrze. A na obecny moment, skoro już to jest załatwione, a dla wdzięczki jeszcze nie mamy tego, co jest potrzebne, bo w sumie jesteśmy za biedni na to, to trzeba trochę się przespać, poczekać, aż dzbanki się ogarną i wydobyć całe żelazo, które mamy. To chyba będzie dobry pomysł, wydobyć wszystko, co mamy i liczyć na to, że nie zabraknie tego za szybko. Potem jak to wytopimy, to oczywiście już nie będzie takich problemów. O! Dzbanki nam się już załatwiły się. Teraz wciskamy. I tak. Oczywiście na tej wersji, bo w sumie to jest wydajniejsza. Robimy 6 za 3 minuty 20 sekund, zamiast 3 za 2 minuty. I oszczędzamy na tym też energii. Dobra, więc ile się da? 36 żelaza, dobra. W takim też wypadku, co bym mógł tutaj załatwić jeszcze na szybko? W sumie zlecę im już przygotowanie tej paczki z tymi, jak to się nazywa. To z bankami, bo czemu by nie, w sumie. I na czysto będziemy mogli już zająć się wszystkim innym. Drewna trochę mamy, ale pewnie zdecydowanie za mało tego. Ja tam jeszcze zetnę parę drzew, wiecie. Ogarnę wszystko i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ale w sumie fajnie jest już tak, jak wypadłem po 6 kawałków drewna z jednego drzewa. W sumie może tak było już od dawna, tylko nawet nie zwróciłem na to uwagi. I znowu zapominam o trupku. A w sumie jest okazja, że teraz już będą nam zwozić kolejnych, więc warto byłoby się tym zainteresować chyba. I zrobić jeszcze jedno ogrodzenie cmentarne, bo w sumie dałoby się odblokować tą modlitwę na lepsze trupy. Ale dobra, mniejsza z tym. Chociaż jaka mniejsza, no. Tego jeszcze nie trzeba robić. Rozbijamy wszystkie. Też nie mam kamienia, więc na razie dwa kawałki tylko, żeby zrobić kolejny jeden płot i odblokować sobie już balsamiarstwo. I oczywiście płot. Trzeba pamiętać, że to są płoty, nie nagrobki. Dziękuję bardzo. 12. Balsamiarstwo i jakaś modlitwa o spoczynek. Od 20 do 50. I to będą jakieś takie chyba lepsze już teraz właśnie, jak mówiłem, trupy. Tylko trzeba będzie to przygotować. Co? A, dobra, dwa mi zostało, bo tak się dziwiłem, że 12 dalej. To teraz tak. To jest potrzebne do zrobienia kilofów i tej siekiery. Chociaż siekiery chyba mam, więc... Tak, więc tylko dwa kilofy. Dwa kilofy potrzebują... Przynajmniej potrzebujemy tylko żelaznych części, żelaza i w ogóle żelazo, żelazo, jeszcze raz żelazo, więc... Póki co niech nasz jełop Bob, czy tam grabarz Bob, jak zwał, tak zwał, trochę sobie odpoczywa, że będzie pierwsze 6 sztabek żelaza, które, miejmy nadzieję, pozwolą nam już wykonać wszystko, co chcieliśmy. Dobra. Dzień Panny Wdzięczki dobiega końca. A my mamy już właśnie 6 sztabek żelaza, co oznacza, że możemy spokojnie działać, więc tak. Żeby zrobić kilofy, potrzebujemy żelaznych części, akurat na 2 kilofy idealnie. 2 kilofy. Dobra. Była siekierka. Dla bezpieczeństwa ją nawet na ostrze, chociaż nie sądzę, żeby była potrzebna naprawiona wersja do zombiaka. Ale wiecie, no, wolę nie mieć potem przykrych konsekwencji, że no nie naostrzyłem. Jeszcze z tego zrobimy z tego wszystkiego robimy opół, bo jednak wolę być przygotowany na każdą ewentualność. Dobra, szybciej, szybciej. Dobra, jest wszystko, to teraz tylko gwoździe, których ze sobą nie mam, ale zrobię z 3 sztabek i powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra, to teraz idziemy zająć się tym trupem, który sobie gnije, po czym idziemy szybko przygotować wszystko na dostawy lepszych trupków. I coś mi mówi, że niedługo marchewki mogą się skończyć. Trupów tyle przewiózł, że no, już zliczyć nie umiem.
Dobra, do widzenia. W sumie nawet nie wiem, czy się nim zajęłem jakkolwiek, pewnie nie. Więc trochę straciłem na tym, ale... Mam się tym zająć od razu. Dobra. Kończy się energia, to tam... Zwyczność jest... porównywalnie lepsza w przypadku złotego, ale... O, hej, zombiak. Dobra, czyli coś przywiózł. Pewnie to będzie żelazo. Znajdziecie. Tam, jeśli się nie mylę, w kopalniach na przekór... Znaczy, nie na przekór, na przemian. To idzie raz żelazo, raz właśnie węgiel. Ale w sumie sprawdzimy to, jak już będziemy mieli pełną fabrykę zombiakową przygotowaną. A póki co muszę się pozbywać nietoperzy, bo mnie zaczynają wkurzać. Ale okej. Tartak. To będzie jednak chyba trochę energii kosztowało, ale dobra. Wow. Tutaj mamy pełnoprawny, profesjonalny tartak. Nie wiem, czy ja bym mógł teraz zamawiać czy jakieś konkretne części, czy to tylko tak wygląda, ale wow. Fajnie, czyli potrzebujemy jeszcze tutaj dwóch zombiaków, tam dwóch, czy w sumie trzech, nie, trzech. Więc pięć zombiaków i będziemy mieli wszystko gotowe. Wow. Jak nie trzeba będzie znowu posadzić trochę marchwi i liczyć na to, że się uda wszystko przygotować. Obecny moment skład kamienia. Nie to. Dobra, skład kamienia. Jeden, oczywiście, żeby zombiakiem mógł pracować. Obrabiarki kamienia potrzeba, kamieniołom dla zombie. Kolejny. Jeszcze trzeba będzie składować marmur, ale zanim dojdziemy do marmuru, to jeszcze trochę mnie. Kopalnia dla zombie. Dziękuję. I wszystko przygotowane, teraz tylko, no jak mówiłem, przynieść zombiaki. Z nimi też nie będzie problemu. Zawsze mogę ze skrzyni zdjąć i niech pracują sobie właśnie tutaj. Ale no, jak widzicie, zombifikacja się już prawie udała, teraz tylko trzeba czekać na same w sobie trupy, co już trochę gorsze będzie, ale... A, tak swoją drogą też będą... To jest która dostawa skrzyni? Druga chyba dopiero. No niestety. Gdyby to nie była druga, tylko trzecia, to już byśmy po tym dniu mieli załatwione zadanie sprzedaj 7 skrzyni, ale... No niestety, trochę się zagalopowałem, zapomniałem o tych, jak to się nazywa, no, ulotkach i się nie udało się. I w sumie czas nasz antenowy też dobiega końca, nie jak zwykle, w najgorszym momencie, przynajmniej dla mnie najgorszym. Ale damy radę. Zobaczę, ile mamy marchewek. Zobaczę, ile mamy wszystkiego tak właściwie i na bazie tego będę ocenić, co robimy niedługo. 20, czyli tylko 4 trupy. W takim wypadku będę musiał tylko jednego trupa na kamień chyba położyć. Chyba, że... nie wiem. Ale tak, to jest jedyna opcja. Jeśli mam mieć pod dostatkiem wszystkiego, żeby po prostu na kamieniu jeden pracował. Teraz jak tam z modlitwą o spoczynek? W ogóle gorzkie żale. A, to chyba zwiększa ilość tych, którzy będą potem iść do konwencjonałów. A, i tu nie potrzeba tego... Dobra, mam pisarz, mam co, czyli... Inaczej mówiąc, brązowa. A, bo to była w miękkiej okładce. Potrzebujemy po prostu książki lepszej jakości. Dobra. Żeby zrobić dobrą książkę, to oczywiście niestety potrzeba do tego, no, umiejętności jubilerskich. Tak, jeśli nie mylę, to tak. Zresztą chyba tu będzie gdzieś opcja właśnie robienia książki. Te jubiler. Jeśli jest miękka okładka, to jest w ogóle katastrofa. W twardej jest szansa na to, że w ogóle cokolwiek wyjdzie. W tej twardej mamy pewność, że będzie brązowa. Tutaj mamy pewność, że będzie właśnie srebrna. Dodatkowo im lepszy, no, im lepszy rozdział, to oczywiście tym większa szansa na to, że będzie coś porządnego, ale... Dobra. W tym wypadku trzeba poznać praktyki jubilerskie jak najprędzej. One będą pewnie w... powalstwie, czy... W... Nie, to jest w budownictwie właśnie. Dobra. Dobra. I potrzeba 200 niebieskich punktów. Całkiem sporo, ale damy radę. A póki co, no ja już dziękuję. Idę tylko zapisać postęp.
I w następnym epizodzie w sumie nie wiem, co będziemy robić, ale coś się wymyśli. No a póki co, trzymajcie się. Hej, hej.